Mlekowicie spotkaliśmy byłego ministra rolnictwa Gabriela Janowskiego. Całe swoje życie zawodowe poświęcił też obronie polskiego cukru. A tutaj mamy pad z powodu cukru, kryzys. Cukru jak węgla brakuje. Ale węgla nie ma, a cukier podobno jest. Istotnie cukier jest. W magazynach jest ponad 150 tysięcy ton cukru, czyli to jest mniej więcej 3-miesięczne zaopatrzenie. A te braki, nazwijmy, czy wysokie ceny, to jest po prostu efekt, po pierwsze, zawiodła pewna logistyka, jeżeli chodzi o dostarczanie cukru do sieci. No i sieci automatycznie to wykorzystały, żeby podnieść do góry cenę cukru, prawda? To raz, dwa. Wywołują właśnie takie wrażenie też przez to, że cukru brakuje. A powiadam z całą odpowiedzialnością, cukru nie brakuje, cukru jest wystarczająca ilość. Więcej, planuje się nawet wcześniejsze uruchomienie tak zwanej kampanii cukrowniczej, no żeby właśnie tego cukru nie brakowało również i w tym najbliższym okresie. Także powiadam, można spokojnie spać, nie dać się uwieść tej propagandzie, prawda, i takim działaniom spekulacyjnym, które no, teraz mają miejsce, niestety. No tak, pisaliśmy o tym, że wielkie sieci spekulują, ale jest też, że w okresie wysokiej inflacji cukier jest takim dobrem, który się kupuje więcej, bo jest po prostu zabezpieczenie gospodarstwa domowego. To znaczy cukier ma właśnie tę przewagę nad innymi produktami, że może być długo przechowywany, nie traci na wartości i w związku z tym, szczególnie w okresach niepewności, no tak jak teraz, choćby mamy wojnę na wschodzie, ludzie zaopatrują się w produkty, w olej, w cukier czy inne, bo no i również kwestia inflacji, bo dzisiaj kupiony, no prawda, będzie tańszy. Panie ministrze, jak są złe czasy, to kasze, cukier, ryże, mąka, ceny idą w górę. Tak, ja rozumiem ludzkie obawy i każdy chce mieć, jak to się powiada, to zaopatrzenie na ten najgorszy czas, prawda, a nie wiadomo, jaki on rzeczywiście będzie, bo raczej nie lepszy, a przykro powiedzieć, coraz trudniej będzie ludziom żyć i to z różnych powodów, prawda, no ale przede wszystkim tym, że gospodarka jest rozregulowana w jakiś sposób i to nie tylko Polska. Kończąc temat cukru, chciałbym zwrócić uwagę, że te 150 tysięcy ton w magazynach oznacza też, że zarobi polski cukier, Krajowa Grupa Spożywcza. Do czego nawiązuje? Nawozów też zaczęło brakować, były drogie, a koncerny pozarabiały polskie kosztem rolnika. No jest tu wielki problem, bo rzeczywiście ceny niektórych środków, prawda, do produkcji rolniczej wzrosły bardzo. Tutaj nawozy są takim sztandarowym przykładem, ale nie tylko nawozy. Natomiast cena zbóż na przykład spada, czyli ta opłacalność bardzo się rozwiera. Dokładnie. I w związku z tym... Różnice się rozwierają. To, co pan mówił, pamiętam, kiedy się spotkaliśmy w gromadzie jeszcze w latach 80. u redaktora Hećki, to też pan wtedy o tych rozwartych nożycach rozmawialiśmy. Tak, tam chodziło o dochody. Bardzo się wtedy te dochody rozwarły, jeżeli chodzi o dochody grupy miejskiej, czy prawda, mieszkańców miast i wsi. No dzisiaj mamy taką sytuację, że rolnicy też są pełni obaw co do przyszłości, bo nawet to zboże, które przez Polskę jedzie niby do portów, w dużej części, jak się okazuje, zostaje też w Polsce i firmy już, prawda, ale nie tylko zostaje w Polsce, idzie też do innych krajów zachodnich, do Niemiec i tam zaburza też ogólno unijną politykę rolną, nie tylko politykę rolną. No w ogóle muszę powiedzieć, że polityka rolna, wspólna polityka rolna ostatnich lat w Unii Europejskiej no nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. Ona w dużej części jest restrykcyjna, chociaż w części jest to też uzasadnione, ponieważ niestety, i to przykro powiedzieć,
rolnictwo unijne to jest głównie rolnictwo przemysłowe, a więc Unia odeszła od naturalnych sposobów uprawy, hodowli na rzecz tej przemysłowej. No, ale a to jest Stanach związane. Stanach jest bardziej przemysłowe. No, ale to nie bierzmy przykładów z gorszych producentów, tylko lepszych. I tu ja byłem od początku, kiedy jestem, nazwijmy, w polityce, rzecznikiem właśnie naturalnych upraw. Gospodarstwa mają być rodzinne, uprawy naturalne, a co za tym idzie, żywność będzie znakomicie lepsza, zdrowsza niż ta pochodząca z przemysłowej produkcji, bo tam się zużywa praktycznie chemia jeszcze raz. Mamy sztuczne smaki, sztuczne konserwanty, sztuczne zapachy. No przepraszam, doszło już do, powiedziałbym, takiego zwyrodnienia, bo tego inaczej nie można nazwać, tej produkcji żywności. Mam wielką satysfakcję, że te wtedy nasze boje o polski cukier zakończyły się sukcesem, bo polski cukier ma 40% ale rynku. Ale plantatorzy stracili. Nie, plantatorzy nie stracili, dlatego że są w jakiś sposób... W sensie nie stali się właścicielami spółki. A nie, to tylko dlatego, że sami trochę przejawiali zbyt małe zainteresowanie, no a władza tamta poprzednia czy obecna też nie bardzo sprzyjała tej prywatyzacji, o którą ja zabiegałem, to znaczy, żeby cukrownie były w posiadaniu i plantatorów, i pracowników. Powiedział pan, 40% mają rynku, tak. Ale 60% mają Niemcy. No to, ale Niemcy mi powiedzieli, to przywołam taki, to jest fakt autentyczny, w 2001 roku byłem na takim posiedzeniu Stowarzyszenia Cukrowników w Londynie i tam Peter Baron, prowadzący, powiedział do nas: ja się dziwię wam, Polakom, że sprzedajecie kurę znoszącą złote jaja. Po lunchu, kiedy była troszkę swobodniejsza atmosfera, podszedł do mnie i mówi: my, Niemcy, chcieliśmy przejąć 100% polskiego cukru, 100% przemysłu cukrowniczego. Okazało się, że to właśnie Peter Baron jest Niemcem, bo mówi: my, Niemcy, chcieliśmy przejąć. A my wszystko czyniliśmy, żeby właśnie zachować ten przemysł tak bardzo dochodowy. Zapłacił pan swoim zdrowiem, złymi pomówieniami i w ogóle, Pamiętam, byłem jednym z niewielu, a w niektórych sprawach jedynym posłem, który bardzo kategorycznie bronił polskiej własności przed wyzbywaniem się, i to za pół darmo, na rzecz kapitału zachodniego. Udało mi się ten cukier obronić. Tutaj dzisiaj jesteśmy w Mlekowicie. To dzięki naszemu działaniu. To znaczy wtedy Związku Rolników Indywidualnych Solidarność i moim działaniom, bo byłem wtedy szefem tego związku, zorganizowaliśmy blokadę dróg pod Mławą w maju 90 roku w obronie właśnie mleczarstwa, które było już poddane tym restrykcyjnym działaniom neoliberalnym pana Balcerowicza i było na naszych oczach dość wykańczane. Niemcy i Francuzi chcieli to przejąć, prawda, w całości. No i wtedy twardo... No i żeśmy przyjechali teraz na ten festyn, gdzie dla Mlekowita by była, czy coś w tym... Ale nie byłoby polskiej spółdzielczości mleczarskiej, a wtedy dzięki naszemu działaniu i mojemu osobistemu, pamiętam, prowadziłem negocjacje z panem Balcerowiczem i z panem ministrem Tańskim, ówczesnym ministrem rolnictwa, i udało nam się wtedy wynegocjować 500 miliardów ówczesnych złotych na rozwój mleczarstwa, na wzmocnienie polskiego mleczarstwa i 300 milionów dla producentów mleka, którzy chcieli swoje obory modernizować. Jak zostałem ministrem, dołożyliśmy 200, bo w sumie miliardów. Tak, miliardów, 200, czyli bilion ówczesnych złotych, czyli na dzisiejsze pieniądze to było 100 milionów, poszło na unowocześnienie polskiego mleczarstwa. I proszę zauważyć, że jest to jedyna dziedzina, prawda, tak ważna, jeżeli chodzi o branżę spożywczą, i to jeszcze w formule spółdzielczej, czyli tej, powiedziałbym, najlepszej, jeżeli idzie o organizowanie się rolników. Właśnie w formule spółdzielczej.
Panie ministrze, nie da się ukryć, że znamy się kupę lat. Tak jest. 40. Jestem pełen uznania dla redaktora, który zawsze był rzecznikiem polskiego rolnictwa, polskiego rolnictwa rodzinnego. Ja mam satysfakcję, bo teraz archiwizuję swoje dokumenty i tam trafiłem na taki dokument pod tytułem Szanse dla wsi, dla rolnictwa. To był dokument dotyczący rozwoju rolnictwa w 92 roku przyjętym przez Radę Ministrów. Zawiera dosłownie 10 stron, ale tam jest wszystko, co być powinno. A dzisiaj programy mają po setki stron, prawda? I nic z nich nie wynika. Nawet posłowie nie wiedzą, za czym głosują. No niestety, w ostatnim okresie podano, że w tym roku 900 aktów prawnych zostało przyjętych. 14 tysięcy stron, prawda? To jest absolutna inflacja prawa. Inflacja prawa, inflacja pieniędzy i inflacja... Bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest zagrożone i to się zgadzamy. No w części jest zagrożone, ale powiadam, generalnie nie ma takiego skrajnego niebezpieczeństwa, bo jednak Polska jest w stanie wyżywić, tak jak mówił świętej pamięci kardynał Wyszyński, 80 milionów, prawda, ludzi. Także tu bądźmy spokojni. Natomiast zawirowania na rynku żywnościowym, europejskim i światowym będą. I to ze względu na wojnę, która się toczy, prawda, na Ukrainie. I dlatego ja jestem wielkim rzecznikiem pokoju i jeszcze raz pokoju, ponieważ każdy dzień wojny przynosi zniszczenie i cierpienia ludzi i śmierć, prawda, bardzo często kobiet, dzieci, starszy. Dokładnie. Bo to jest wojna, gdzie giną... Wojna to jest najgorsza rzecz, jaką wymyślił człowiek. I dlatego Polska powinna być w pierwszym szeregu, prawda, tych państw, powinna być tym państwem, które głosi i dąży do pokoju. Bo nasza historia i położenie absolutnie nam to nakazują. Także... Pokój i dobro. Ale pokój na uczciwych warunkach, w obronie słabszych. Bezwzględnie, natomiast... Nie pod dyktando Moskwy. No, negocjacje mają to do siebie, że strony będą negocjować, rozmawiać i na pewno nie będą to łatwe negocjacje, a nie daj Boże, żeby nie doszło do jednak rozlania się tej wojennej, prawda, niestety, ale to jest zawieruchy, inaczej tego nie można nazwać, na Europę i świat. Dlatego tu Polska, powiadam jeszcze raz, winna być tym krajem dążącym do pokoju. Dziękuję panie ministrze za wywiad. Dziękuję za pamięć tego. I naprawdę stary Wróblewski ekipa trzymają z rolnictwem. Absolutnie. I o starych znajomych też pamiętają. I szczere wyrazy uznania. Dzięki.